Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Artykuł 280 Kodeksu Morskiego precyzuje postanowienia ratyfikowanej konwencji, dotyczy obowiązków odbiorców oleju kontrybucyjnego. Protokół z 2003 roku przewiduje, iż w sytuacji, gdy zsumowana ilość oleju kontrybucyjnego otrzymywanego przez jego odbiorców spadnie poniżej 1 miliona ton, budżet państwa obciążony zostanie obowiązkiem uiszczenia opłaty, oczywiście odpowiednio wyliczonej. Skarb państwa zapłaci również w przypadku braku dopełnienia corocznego obowiązku notyfikacyjnego ilości oleju otrzymywanego przez odbiorców oraz ich danych. Ilu podmiotów w Polsce dotyczy ten obowiązek i czy zdarzyło się dotychczas, że podmioty zobowiązane nie wykonały nałożonego na nich tego obowiązku? I drugie pytanie, czy w wyniku zmian wynikających z protokołu z 96 do konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie w zakresie podwyższenia limitów może nastąpić wzrost kosztów ubezpieczeń morskich dla statków? Dziękuję bardzo.